Kobieta razem z córką doznały najgorszej krzywdy z rąk mężczyzny, który w wieku 23 lat ma umysł 12-letniego chłopca i iloraz inteligencji 62. Nowe fakty w głośnej sprawie wychodzą na jaw. Kobieta i jej córka pochodzące z Tłokini Wielkiej zostały zamordowane latem 2011 roku. Sprawą szybko zajęła się policja. Okazało się, że zabójca nie pozostawił po sobie żadnych śladów. Kiedy w końcu śledczym udało się znaleźć podejrzanego, sprawa zaczęła się komplikować. Kobieta i jej córka zostały zabite. Oskarżony został niepełnosprawny umysłowo mężczyzna. W toku śledztwa nie pojawiły się żadne dowody, które mogłyby jednoznacznie wskazywać na to, że kobieta i jej córka zostały zamordowane przez konkretną osobę. Funkcjonariusze śledczy zachodzili w głowę, kto mógł stać za podwójnym morderstwem Moniki K. i Bronisławy J. Wtedy pojawiała się informacja, że podejrzany w sprawie może być 23-letni Piotr. Latem 2011 roku mężczyzna miał 23 lata i umysłowość 12-latka, jego iloraz inteligencji wynosił 62. Niepełnosprawny Piotr miał wypić litr wódki i 4 piwa, następnie z zimną krwią zamordował matkę i córkę, po czym zatarł po sobie wszystkie ślady. Mężczyzna został pojmany przez policję i zabrany na przesłuchanie, w którym uczestniczyło troje funkcjonariuszy. Krzyczeli, chcieli mnie bić. Mówili, co tam się stało. Że tam byłem. Kazali się przyznać. Bardzo się bałem. Przyznałem się. Relacjonował pierwsze przesłuchanie 23-letni mężczyzna. Po przesłuchaniu i przyznaniu się do winy sąd szybko uznał go winnym podwójnego morderstwa i skazał na karę pozbawienia wolności. Do dziś mężczyzna przebywa w więzieniu, gdzie pracuje w szwalni. Nowe dowody w sprawie. Kobieta i córka nie zostały zabite przez Piotra. 30 stycznia bieżącego roku ruszy sprawa kasacji wyroku. Pełnomocnik Piotra przez wiele lat szukał dowodów w sprawie, które miałby jednoznacznie stwierdzać, że to nie Piotr dopuścił się morderstwa. Nie znalazł takich, doszukał się jednak nieprawidłowości ze strony funkcjonariuszy i sądu. Okazało się, że podczas przesłuchań Piotra, mężczyzna nawet po wielu miesiącach od popełnienia domniemanego czynu doskonale pamiętał, co się wydarzyło. Psycholog, który zajmuje się osobami niepełnosprawnymi umysłowo, stwierdził, że w przypadku choroby Piotra nie jest możliwym, aby po upływie tak wielu miesięcy pamiętał ze szczegółami wszystkie wydarzenia. Dzisiaj grzeje, 1. Gigantyczne opady śniegu za granicą, mieszkańcy nie mogą otworzyć drzwi. Wszystko zasypało. 2. Karol Strasburger zdradził, czego żałuje.
Przykre słowa zwłaszcza dla córeczki. Rzecznik Praw Obywatelskich zainteresował się sprawą Piotra i złożył do sądu wniosek o kasację wyroku. Prawnicy będą walczyć o to, by Piotr został uznany niewinnym w sprawie i jak najszybciej opuścił zakład karny. Najlepsze newsy dnia, źródło, WP. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.